wiosną 2019 roku ukazała się książka Anny Lisieckiej pod tytułem Wakacje 1939. Tego samego roku, wiosną albo latem, ukazały się jeszcze dwie książki dotyczące tego, co działo się w Polsce w czerwcu, lipcu i sierpniu 1939 roku. I w sierpniu 2019 ukazała się w internecie recenzja tej książki autorstwa Jagienki Wilczak pod tytułem Raj w przededniu apokalipsy. I w tej recenzji czytamy tak, ona jest zresztą pełna, znaczy większość tej recenzji stanowią cytaty z książki. I w tej recenzji czytamy tak. Wakacje 1939 były niezwykle upalne. Kto żyw, ruszył wypoczywać. Odnotowano szczególnie duży napływ turystów do wszystkich modnych miejscowości polskiego wybrzeża. Może nie do Sopotu, gdzie powiewały już liczne flagi ze swastyką. Należał administracyjnie do Wolnego Miasta Gdańska, a Niemcy czuli się coraz pewniej. Ale do Gdyni i na Hel, gdzie wyrastały modne kurorty jak Jurata, gdzie odpoczywała elita, bywali marszałek Rydz-Śmigły, minister Józef Beck, Jan Wedel, Loda Halama, Kazimierz Wierzyński. Na wybrzeże kursowała z Warszawy Lux Torpeda z prędkością 100 km na godzinę. Jak to możliwe, że kilka zaledwie tygodni przed katastrofą, jak jej zapowiedzi wisiały w powietrzu, ludzie bawili się, opalali, tańczyli, szaleli. Pogoda, organizacja turystyki masowej, to też. Ale wpływ na nalot na polskie miejscowości nad Bałtykiem w 1939 roku miała również propaganda i chęć zamanifestowania, że przetrzymamy każdą wojnę nerwów oraz wiara w nasze ówczesne sojusze. Mało kto, jak Witkacy, przeczuwał dramat. Większość trwała w przekonaniu, że silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika. Nawet mobilizacja słabo zmąciła spokój. Warszawskie kabarety przygotowywały nowe programy, drukowały się gazety. 1 września wraz z końcem wakacji 39 nastąpił koniec tamtego świata. Znaczy nie zgodziłbym się tutaj, znaczy jedno dopowiedzenie, że te wakacje, wyjątkowe wakacje 39 roku były we wszystkich kurortach w całej Polsce, były w Zakopanem, były w Zaleszczykach, które były, przypomnijmy, bo wielu już nic nie wie o Zaleszczykach, to taki najmodniejszy, najwspanialszy kurort Polski nad Dniestrem. Mój pradziadek całe życie swoje wojskowe tam przesłużył jako lekarz, oficer i dopiero po przejściu emeryturę przeniósł się do Białegostoku. To było wyjątkowe uzdrowisko, tam już rosły melony, arbuzy, brzoskwinie, zaczęto uprawiać gaje pomarańczowe, promenadę obsadzono palmami, które tam normalnie rosły. Wszędzie w tych uzdrowiskach, szczególnie w Zaleszczykach, ale gdzie indziej nie było inaczej. No było szaleństwo, było wyjątkowe szaleństwo, była zabawa od świtu do rana, wino lało się strumieniami, ludzie nie żałowali pieniędzy, najdroższe hotele i pensjonaty były zajęte, wszyscy wylegli. I co ciekawe, nie byli to tylko ci najbogatsi, ponieważ państwo polskie II Rzeczypospolitej ustanowiło specjalne bony wakacyjne, także byli tacy, którzy pierwszy raz mogli z wakacji skorzystać. I teraz moim zdaniem to nie był efekt propagandy. Prawda? Gdyby skuteczna była propaganda, że nie będzie wojny, że wojnę wygramy, że Anglia i Francja nas obronią, to byłyby to normalne wakacje. Takie jak każde inne, prawda? No bo jakby nic się nie zmieniło. Ale ludzie coś przeczuwali, coś czuli przez skórę, czuli, że to mogą być ostatnie wakacje ich życia. Bo później przez 60 lat już nie było, nawet dłużej nie było takich wakacji. I jakby obchodzili koniec świata, to przypominało trochę te wydarzenia historyczne, które miały miejsce dawno, dawno temu, gdzie no, tylu ludzi wierzyło w koniec świata, że obchodzili, że tańczyli, śpiewali, pili i stąd nasze święto narodowe, niestety, Sylwester.
I teraz dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o lecie 1939 roku? No, ja w tym roku się zachowuję nietypowo, prawda? To znaczy, no tak, wyszła ta moja książka Masoneria 2020, której część pisałem jeszcze rok wcześniej, część w styczniu 2020, później jakby miałem ją zamknąć 1 marca, zaczął się ten cały koronawirus, więc dopisałem jeszcze 200 stron. No i skończyłem tę książkę, ona poszła, duża była sprzedaż i podjąłem decyzję, realizuję program 94 dni szczęścia, prawda, przenoszę się do Nałęczowa. Obok winnicy od 30 maja do 1 września. Zbliżył się 25 lipca, to jest nasza rocznica ślubu, w tym roku 39, więc nie jakoś okrągła, zawsze w tej rocznicy ślubu coś specjalnego organizuję. W tym roku wymyśliłem, że zabiorę żonę do Lublina na 2 dni, nocleg ostatecznie tak wyszło z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Początkowo to miało być z soboty na niedzielę, ale później wymyśliłem tą noc z piątku na sobotę, żeby żona w sobotę, kiedy są jeszcze sklepy odzieżowe otwarte, mogła po tych sklepach pochodzić, obejrzeć te sukieneczki, bluzeczki, spódniczki i może coś sobie kupi i to byłby prezent ode mnie. No i teraz wybrałem najlepszy hotel w Lublinie, w samym centrum Starego Miasta, hotel pięciogwiazdkowy. Dlaczego? I zdarzyło się tak, że nie mieli dla nas tego samego pokoju, co z soboty na niedzielę, z piątku na sobotę, więc dali nam najlepszy apartament w tym hotelu po cenie, za połowę ceny, żeby tam do ceny tamtego pokoju pasowało. Więc też jakby jeszcze taka przygoda, apartament 90 metrów. No i jednego wieczoru, to znaczy sobotniego wieczoru, siedziałem na balkonie pokoju, tego już właściwego pokoju i patrzyłem na ten przelewający się tłum główną ulicą. Wcześniej chodziliśmy po Starym Mieście, chodziliśmy rano, chodziliśmy w południe, chodziliśmy po południu, chodziliśmy w nocy, ostatni spacer przed północą. Tłum niesamowity, jak w autobusach w Warszawie w godzinach szczytu przed koronawirusem. Kolejki do restauracji olbrzymie, czy kilkadziesiąt osób czekających przed każdą restauracją na zwolnienie się miejsca przy stoliku. Odwiedzaliśmy różne knajpki, ogródki, ogrody, bo tam niektóre restauracje czy puby mają olbrzymie ogrody, piękne, zielone. Dziki tłum, prawda? Szaleństwo. Wiem też skądinąd, że i w Lublinie, i w Nałęczowie, i gdzie indziej jest zupełnie inaczej niż w zeszłych latach. To znaczy w zeszłych latach było tak, że to co tanie było zajęte, to co drogie było często wolne. Teraz jest tak, że to co drogie zajęte, to co tanie wolne. I siedziałem na tym balkonie, patrzyłem na ten przelewający się tłum i stwierdziłem, że to jest powtórka z rozrywki. Historia zatacza koło i się wszystko powtarza. Mamy lato 1939, ostatnie takie lato. Nasz świat, znaczy może nie nasz, ale ten świat, w którym żyjemy, się wali. To nie nastąpi 1 września, tak jak wtedy, że wojna się zaczęła i wszystko się rozsypało jak domek z kart. To będzie trochę dłużej trwało, ale nie jestem pewien, czy następne lato będzie i ludzie to czują, prawda? Ludzie do mnie dzwonią, pytają się o to, czy złoto kupować, czy srebro, co robić z pieniędzmi, czy ziemię kupować, czy pozbywać się kredytów, czy zaciągać nowe kredyty, czy wracać do Polski, gdzieś tam z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec, uciekać, pomimo to, że jest dobra praca. Jedni o tym mówią, inni o tym nie mówią, jedni o tym myślą, inni w ogóle o tym nie myślą, ale to czują, prawda? I atmosfera jest dokładnie taka, jak latem 1939 roku. I ja sam jakby nie do końca chyba świadomie się, znaczy no nie do końca świadomie, poddałem się tej atmosferze, tej
temu przeczuciu, że świat, w którym żyje, się kończy i nie wiadomo, co będzie. Wielki kryzys, no o tym pisałem, wielki krach, prawda? Pisałem wcześniej, wielka wojna, gdzie islamiści w Europie rozpoczął tumulty. Nie wiadomo, co jeszcze, bo wielki krach, wielkie zawirowania gospodarcze, no to za tym idą, jak widać w Stanach Zjednoczonych, idzie coś, co zaczyna wyglądać jak wojna domowa. Więc sam jakby się temu poddałem, stąd te przeniesienie się do Nałęczowa na 3 miesiące i program 94 dni szczęścia, stąd to szaleństwo, że zabieram żonę do Lublina, do 5-gwiazdkowego hotelu, przedtem tego nie robiłem, na rocznicę ślubu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Znaczy, że musimy być silni i musimy być pełni nadziei. Tą nadzieję nam daje między innymi Fatima, bo te ludzkie znaki do nadziei za dużo nie dają. Musimy być przygotowani, no i może warto trochę zaszaleć, skorzystać jeszcze z tego takiego beztroskiego czasu. Zadziwiające, prawda, beztroskiego. Spotykam ludzi, którzy wpadają w panikę z powodu koronawirusa, te maseczki, uciekanie przed innymi ludźmi. W Lublinie tego nie było widać. Ludzie ocierali się o siebie, dotykali się, siedzieli blisko, stali blisko, prawda. Nie było maseczek. Nie było maseczek ani na ulicy, ani gdzieś tam w środku. W restauracji, w hotelu i tak dalej. Także bądźmy dobrej myśli, ale też psychicznie przygotowujmy się na to, że jest to lato 39, że jak napisała to w tytule pani Jagienka Wilczak, raj w przededniu apokalipsy. Dziękuję bardzo.